Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do gry Insektor X. Gra z 1989 roku, wydane przez firmę Taito Corporation. A o co w niej chodzi? No to właśnie widzimy na tym demku. Jesteśmy... nie wiem kim. Jakimś ludzikiem z helikopterkiem chyba, jakimś tam śmigiełką ma. I musimy walczyć z insektami. Z tego co widzę. No dobrze, nie grałem jeszcze w tą grę, wrzucamy sobie powiedzmy, no 5 kredycików wrzućmy i zobaczmy jak nam pójdzie, nie wiem jeszcze nawet czym się tutaj steruje, ale zaraz wszystko się okaże. Aha, czyli joystick działa standardowo, aha, już zaliczyłem wpadkę pierwszą, nie wiem czy jest kontynuacja, od razu mówię, może jest, może nie ma, dobra, to jest jeden, aha, czyli tylko tym. Nie ma żadnych bomb, nie ma żadnego niczego. Aha. No dobra. Zasady są jasne, zasady są proste. Nie mamy żadnych innych pocisków, tylko te, którymi obecnie strzelam. Może coś tam się uda z biegiem czasu zdobyć, ale na obecną chwilę nic na to nie wskazuje. Ojejku. Te ryby jeszcze też plują... A, jest kontynuacja, patrzcie, dobra. Ojejku. No powiem wam, że może być ciężko tutaj. Tych przeciwników jest sporo. Sporo w nas różnych rzeczy dziwnych leci. Ojejku. I to pluje takimi seriami, widzicie? A my niestety raczej nie. Oj! Ha! Niewiele brakowało. Ale nie udało się. Dobra. Żeby to zestrzelić, tego gada. Ale ja nie wiem jak. O, udało się. Dobra. Oj. No i co dalej? O, wleciało. Oj. Z tym przeciwnikiem to trzeba ostrożnie. Oj, no nie, coż to się dzieje, patrzcie, musimy to zebrać, o, dobra. Trudna gra, przyznam szczerze. O, to był blok jakiś betonowy chyba. O nie. Nadziałem się. O. No trudno tutaj będzie, nie powiem, że nie. Czekajcie, dorzućmy sobie tych żetoników. Oj. Trzeba uważać bardziej na przeciwników niż chełpić się na zbieranie tych suwenirów, które mamy po drodze. Z tego co widzę. Bo uda się, to się uda, ale tu można niestety przypłacić to życiem. No dobra, teraz już wiem, że tu trzeba ostrożnie. Dobra. Pają ku góry.
pająk u góry. I co dalej? O, masz! Ho, ho. Nie, no od początku ja myślałem, że będzie teraz już tylko ta walka z tym przeciwnikiem na końcu. A tu mnie cofnęło do poprzedniego rozdziału. No trochę nie fair. Chyba. Tak mi się wydaje. O! Niestety. No i dawajcie tego przeciwnika. O, ładnie. Udało się. No nie, teraz się nie udało. Ale patrzcie, jaki to ten duży stwór. Wygląda jak szerszeń. Ale czy to szerszeń, to nie wiem. Dobra, pierdziu... Chciałem powiedzieć pierdziu, żeby już nie zbierać tych, tylko do przodu walić, bo to jednak szkoda żyć. Dobra. O! Niestety. No nie. No gra fajna, fajnie się zapowiada, graficzka też taka niczego sobie, jak na tamte lata, ale trudna wam powiem. Dużo tych przeciwników tutaj lata. Ciekawi mnie, czy w tamtejszych czasach byli jacyś, którzy dochodzili w tego typu trudnych bodajże grach, no jak tutaj widać, nie? Do końca. No może i byli, ale ile kasy musieli stracić na to. O, z góry mnie pająk załatwił. Nieładnie z jego strony. Ale bywa tak, na co zrobić. A, powinienem uciekać. Dobra. O, masz. Żaba mnie zastrzeliła. Dobra.
Ojejku. Może powinienem na początku zacząć od zestrzelania tych żab, nie wiem już sam teraz. Dobra, tutaj to opuścimy, to towarzystwo. O, masz! Już, no, strzelałem się. Tak, to chyba byłaby lepsza strategia, żeby zacząć od zestrzelenia żaby, a dopiero potem zająć się pająkami. Dobra. Jesteśmy już u progu stwora potwora, czyli naszego szerszenia. Patrzcie, jaki wredny. Jaką minkę ma. O! No nie. Jeszcze to żądło na dole, nie wiem, czy żeście zwrócili uwagę. O! No nie. Dobra. Wylatujemy do żab. I teraz pająkiem się zajmujemy. I żaby. O, za wcześnie poleciałem do góry, tam leciała kulka i niestety źle to wyszło. Oj! Chciałem uciec i nie uciekłem. No nie, no. O, masz. Gdy tak dalej grał, to czuję, że nie rozwalę chyba tego szerszenia. Teraz lecimy żabami się zająć. I pająk. Żaby. I pająk. Oj! Myślałem, że zdążę jeszcze w górę. I nie. Zaczepiłem dosłownie o fragmencik tego muru. Dobra, no trudno, nie zdążyłem tego drugiego podnieść. Żaba. O, masz! Znowu ten sam błąd, przecież te drugie żaby jeszcze. Dobra, trudno. A nie, wziąłem. Okej. Okay. Lecimy do przodu. I góra. Pająk. I na dół żaby. I góra pająk. Dobra. No i teraz skupienie. No, może być słabo. Może być słabo.
da się. Jak to się przed nim w ogóle chronić, jeżeli on takimi rozproszonymi pociskami wali? Jakoś nie widzę w ogóle, nawet powiem wam, koncepcji na to. O nie! Niewiele brakowało. No słabo. Ostatni kredyt. No tak. Nie ma niestety już kredytu. Zobaczmy chociaż, czy będzie wpis. Może. Chwila prawdy. No chyba nie. Chyba nie. No cóż, niestety. To tyle ode mnie w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zachęcam do łapkowania, subskrybowania oraz komentowania. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!